Tam trzeba byłoby jakoś się dostać. Tam do góry. A! Nie chciałem tu spadać. No nie! Już wolę się chyba utopić, szczerze powiedziawszy. To już nie, lepiej niech Sonic się utopi. Dobra. Wracamy tą samą drogą, co żeśmy przyszli i zaraz wam powiem, jaki ja mam plan. Dobra, jesteśmy na razie tutaj, ja bym zrobił coś takiego. O, kluczyk, fajnie. Mamy kluczyk zdobyty. Super, fajnie. Teraz tak. Kolejny medal, kolejny emblem. Na mnie to co mówię, no emblemy, będę mówił raz tak, jeżeli kogoś to irytuje, to... serdecznie za to przepraszam, ale no, lubię mówić po swojemu. Więc tak, musielibyśmy się tam jakoś dostać. No to nie jest głupie. Tylko tak, to nie jest głupie, aczkolwiek... a właśnie. To nadal nie jest to, co chciałem zrobić. Bo tu już mamy poziom zrobiony, 2-4. Mamy 2-2 poziom zrobiony, tak? 2-2 albo 2-3? Nie pamiętam, któryś z nich. Albo cyberprzestrzeń, jak chcemy sobie to nazwać. Tam trzeba byłoby jakoś, kurde, ale jak? Jak ja mam tutaj stówkę zrobić? Nie wiem. Nie wiem, jak tu stówkę zrobić.
Hey, I'm willing to let bygones be bygones if you tell me how to restore my friends. Both Amy and Knuckles are all ghosty. Kind of like you. All data within cyberspace is restricted to outsiders. You see, that's the thing. They're kind of half in, half out. Can you at least tell me if they're going to be okay? Their conditions are stable. They are hovering between the digital dimension and this one, but their lives are not at risk. Oh, that's a relief. Sort of. Thanks for answering. No to nadal nie jest odpowiedź na pytanie, ale już mniejsza z tym. Znaczy, okej, to, że oni są bezpieczni, spoko. No ale jednak, mimo co, lepiej byłoby cokolwiek się dowiedzieć. No ale to z czasem dopiero się dowiemy. Tu nas nie było kompletnie, bo to są takie bardzo leśne tereny. Wydaje mi się, że tu mógłby być, nawet jest, patrzcie. Wymagania 1, może to będzie jakiś poziom, nie wiem, 2-1 właśnie. 2-1-3-7. Musimy jakiegoś minibossa znaleźć. A! Nawet nie muszę szukać jakoś daleko. Widzę, że będzie powtóreczka. Jak się do niego dostać? Swoją drogą, kurde, podoba mi się połączenie pustynnego klimatu z takim lasem. Jakkolwiek to brzmi. No bo to trochę jest taki las, nie ukrywajmy tego. Dobra, tank. Jako, że już widzieliście tę walkę, to myślę, że chyba nie ma sensu jej pokazywać. Już widzieliście nią, po co macie na to drugi raz patrzeć. Więc ja na szybkości pojadę gnoja. Oczywiście nie obyło się bez stracenia pierścieni, dlatego szybko sobie je nadrobię i zobaczymy, co my tutaj mamy za poziom. Okej, dobra. Wymagania 1. Lecimy zobaczyć, co tu mamy za poziom. Się okaże, że to będzie poziom 2-6. To trochę z beki nie wyrobię. Dwa sześć, no to niezłe 2-6. Ja pierniczę, ja to jestem, kurde, jakiś Nostradamus. Za 2 złote. Dobra, opuściliśmy trening. Poziom 2-6. O, Green Hill. Miło zobaczyć znowu Green Hill. Wiem, że to jest dosyć ciekawe.
ciekawy tekst pada z moich ust. Ale to tylko i wyłącznie dlatego, że troszeczkę nie powiem, że się stęskniłem za tym. A to za sprawą też tego, że... Kurde... No walcząc z tymi minibossami to troszeczkę wiecie, no. Mamy jedno i to samo, kurde. W sensie jedno i to samo tło mam na myśli, nie? Taki pustynny, trochę depresyjny klimat bym powiedział. Wow! Nie! Ponów etap, jeszcze raz. Nie chciałem tego robić. Ale nie dało mi to wyboru. Ajajajajajajajaj. Tam był Red Ring, tylko pytanie, czy to był ten Red Ring, gdzie byśmy po kolei zebrali, czy już jakiś pominąłem. Wiecie co? Jeszcze raz. Dobra. To był ten właściwy ring. Teraz widzę. Tu mamy trójkę. Superancko. No kurde, dawaj do góry. To mnie niepotrzebnie trochę spowolniło. Trochę się skupiłem na muzyce tutaj, nie będę tego ukrywał. Może nawet nie tyle co na muzyce, co jeszcze przy okazji na tym tle tego poziomu, jakkolwiek to nie brzmi. Uważam, że to wszystko pięknie się prezentuje. Ale wiem, że eski tutaj mieć nie będę, wątpię w to bardzo. Ale przynajmniej będę miał wszystkie te zdobyte. Fajnie byłoby mieć jeszcze też wszystkie pierścienie, no i byłoby wtedy picuś glancuś. Dobra, jaka ranga będzie? Storingów i... A, mogę mieć storingów. Mam wszystkie red ringi zebrane, więc możemy teraz na pałę biec. No i tak też zrobię. Zobaczmy w ogóle, co to jest za ścieżka tutaj. A, tam nawet nie przejdziemy, lol. To jest, kurde, do ogarnięcia, powiem wam. Dobra, zobaczmy, jak to teraz będzie wyglądać. Jest ranga S. Superancko. Możemy opuścić. Nie chcę robić każdego poziomu na 100%, tak jak już wcześniej mówiłem, ale jak mam tylko taką możliwość i mam coś blisko siebie, no to wolę z tego skorzystać, no nie? A tam 100 coś było, nie pamiętam dokładnie, może 113, może 114 wbite. Tak, ja wiem, co tam jest napisane, spokojnie, mam cały czas na uwadze tę misję. O, zdobywasz klucze do skarbca, fajnie. Godzina 11 sesji.
O! Mamy kolejny szmaragd. Co jest? Dwa aż do odblokowania? What the hell? No tego to ja się nie spodziewałem. Feel the temperature difference. Ale dobra. Skoro mamy dwa, no to oczywiście, że zbierzemy dwa. No byłbym głupcem, gdybym chyba porzucił teraz ten jeden. Ale chwila, bo my tutaj nie w tę stronę lecimy. Muszę wam powiedzieć, że naprawdę są piękne widoki. Naprawdę. Patrząc na to, co tutaj mamy. Kurde, te wyspy są naprawdę przeepicko zrobione. Wiedziałem o tym od pierwszego momentu odpalenia tej gry, ale nie sądziłem, że to jest aż tak. O, tu mamy nawet poziom, którego nie robiliśmy. Kolejny poziom. Moglibyśmy oczywiście jak najbardziej zrobić. Tylko musielibyśmy mieć najpierw jakiegoś bossa, a raczej mini bossa. To już byłby trzeci poziom na tę sesję. Gdzie my mamy jakiegoś bossa tutaj? To jest dobre pytanie. Tam mamy poziom. To boss, znaczy mini boss by się przydał. Dobra. To fuck? Gdzie ja lecę? Tam mamy... Tam coś jest. Laser, tam jest ten szmaragd. Bankowo. Oj, za daleko trochę poleciałem. Troszkę bym powiedział, że za daleko. Znowu coś odblokujemy na tej, na mapie. Musimy 12 tych pozycji. Dobra, kolejna część mapy jest odblokowana.
No, to widzicie, kurde, co, ile żeśmy odblokowali. Lecimy tutaj. Tu coś czuję, coś mi śmierdzi walką z bossem, nie? Ale zanim będzie walka, to po raz kolejny zgadywanka. Do 3 razy sztuka. No to trochę tego Ares Island mamy odblokowane, kurczę. Dobra, gdzie jest tutaj mini boss? Prawie jak mini Mike. Sumo. Co to jest sumo? Znaczy, kto to jest ten sumo? Aha! To na tym polega walka z nim. O kurde. No to easy, kurde, mini boss jest. On w przeciwieństwie do tego tanka, to jest, kurde, naprawdę boss na poziomie, bym powiedział. Znaczy mini boss na poziomie. Oj, nie planowałem tego robić. W sensie nie planowałem tracić pierścieni. Nie? Kurde. No. Pięknie. Super. Dobra, szybko nadrobione. Teraz może... możemy wracać. No, mogliśmy wrócić w sumie. No i możemy. Nadal. Teraz tak. Tam był ten. Tam był właśnie ten. To cyberprzestrzeń. I lecimy tutaj, dokładnie tak.
trzecia cyberprzestrzeń na jedną sesję. Myślę, że to jest całkiem dużo. Teraz tylko trzeba będzie zobaczyć, co to jest za poziom, czy to jest 2... Mamy już 2-2, 2-4, 2-6, 2-7. Niech będzie 2-7. No, to już skipnę. Znamy tę cutscenkę. Mi się Sky Sanctuary przypomina z Sonica Generations z jakiegoś powodu. Znaczy ja wiem nawet z jakiego. Strasznie podobne Sky Sanctuary do tego z Sonica Generations. Ale muzyka ni cholery podobna. Dobra, na razie mamy wszystkie Red Ringi zdobyte. Ty, bez kitu, to jest strasznie do Sonica Generations podobne. No widzę mocne podobieństwo, o ile to nie jest 1 do 1. A mam wrażenie, że to jest tak delikatnie 1 do 1 zrobione. Żeby nie było, mi to absolutnie nie przeszkadza, tylko jest to takie dosyć ciekawe. Nie. Ponawiamy etap. To nie może być. To nie może tak być. Dobra, jestem z powrotem. O, super. Mamy wszystko. Teraz możemy lecieć na samą górę. Ej, Beski, tutaj jest Sky Sanctuary 1 do 1 z Sonica Generations. Minuta 30. No spróbujemy. Ja już i tak mam wszystkie Red Ringi zebrane, więc teraz możemy, kurde, w minutę 30 się tam dostać, nie ma problemu. Easy. Wszystko, mamy to. Ukończ wszystkie 4 misje. Dobra, tu już chyba... Kolejne klucze do skarbca mamy. Czyli tak naprawdę mamy 4 poziomy chyba dzisiaj zrobione. Znaczy 4 poziomy mamy ogólnie tu zrobione, a dzisiaj 3 zrobiliśmy. No kurde, patrzcie. Wszędzie pozdejmowaliśmy tę pieczęć. I teraz pytanie, gdzie ja mam lecieć?
Teraz nie wiem, czy do białej, czy do czerwonej. Do tego czerwonego mam lecieć. Chyba wydaje mi się, że do białego. Możliwe. Tak, tam do białego trzeba lecieć. Tam jest jeszcze... O, widzicie, tu jeszcze mamy... Tam jest jeszcze szmaragd, więc tak naprawdę mamy tutaj dwa szmaragdy do zdobycia, ewentualnie trzy. Chociażbym... skusił się, że trzy mamy już do zdobycia. Więc tak naprawdę jest coraz ciekawiej. No nie. Dobrze, że tutaj nie tracimy żyć. Jak tu się teraz dostać? Tam do góry jak się dostać? Już wiem. Wiem jak się dostać. Tak. Trzeba będzie jakoś, powiedzmy, wytworzyć sobie schodki. O. Się udało. Dawaj, zabieraj. Tu już mamy zabrany szmaragdzik. Można i tak zrobić. Teraz tam trzeba by było jakoś dostać. Dobra, mamy tutaj dwa szmaragdy ogarnięte. Ile my portali mamy zrobionych? Da się to zobaczyć? Nie pamiętam, gdzie to się sprawdzało. Czy w ogóle da się sprawdzić? Zacznijmy od tego. Tam jakoś trzeba byłoby się dostać. Zróbmy znowu sobie takie prowizoryczne schodki do góry. Kurczę. O właśnie tak.
Teraz jeszcze wyżej, jeszcze wyżej. No proszę was, tutaj był. Tutaj był ten szmaragd. Dobra, słuchajcie, nie będę tego ukrywał, że już zaczynam być zmęczony, jeżeli chodzi o nagrywanie tego. Myślę, że zrobiłem całkiem sporą sesję, jak na takie jedno posiedzenie i powrót po jakimś czasie znowu. Tak więc, co ja tu mogę dużo wam powiedzieć? No. Można by tak to rzec. Zaraz najwyżej na spokojnie powiem, bo najwidoczniej teraz tutaj za dużo dym się dzieje. Dobra, wylądowałem. Dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że w sposób ciekawy, informatywny prowadzę tę serię. Dajcie znać na dole, co sądzicie o tych poziomach, które dzisiaj zrobiłem, plus tam inne rzeczy. Wy to pewnie będziecie widzieli w trakcie lub już po świętach. Aczkolwiek, jako że nagrywam to 22 grudnia o godzinie 21:10, to chciałbym wam z tego miejsca życzyć dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, wesołych świąt, spełnienia marzeń, byście fajnie spędzili ten czas. No i tyle. A może w trakcie świąt, albo jutro nawet, zamiast live'a, a może jakby w pierwszy dzień świąt, ogarniemy sobie następną sesję. Tyle. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Zapoznajcie się z moimi socjalami. Linki są pozostawione w opisie. Tam najczęściej informuję o odcinkach, live'ach, co tam się u mnie dzieje i inne tego typu rzeczy. I widzimy się już niebawem, jak to się mówi. Na razie, trzymajcie się. Cześć!